Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Z wędką nad wodę w Polskiej Świat. Dzisiaj znajdujemy się nad rzeką Wisłą. Jest to królowa polskich rzek. Bardzo lubię łowić na Wiśle. Jak widzicie za moimi plecami końcówka opaski, wystająca główka. I na opasce dzisiaj będę łowił na zestaw skrócony, na tyczkę o długości 11 metrów, bo jak przyjechaliśmy, rozłożyłem cały sprzęt, wygruntowałem sobie łowisko, no i będę przechodził zaraz do nęcenia. Co można powiedzieć o tej pięknej rzece? Co tu żyje, co tu pływa? Co można złowić? Na pewno przepiękne klenie, przepiękne leszcze, duże sumy, sandacze. Tych ryb trochę jest i można jeszcze je złowić, uwierzcie mi. Jeżeli chodzi o łowienie na tyczkę czy łowienie spławikowe latem, kiedy jest gorąco, tak jak dziś. Dziś jest około 30, nawet 32 stopni, także wyobraźcie sobie, że praktycznie mamy tak zwany, w cudzysłowie po wędkarsku, skwar wędkarski. Ale my się tym nie przejmujemy. Jak widzicie, nie ma tutaj wędkarzy na razie. Pewnie z wieczora sobie przyjadą, przyjdą, nie wiem. W każdym bądź razie my wybraliśmy wodę szybką. Dlaczego łowię na wodzie szybkiej? Dlatego, że ta woda jest dotleniona, te ryby mają czym oddychać i to jest miejsce potencjalne, gdzie występuje białoryb. On swobodnie dotlenia się. W takich miejscach pływają sobie zazwyczaj brzany, leszcze, krąpie, płotki, certy wiślane, przepiękne certy, które tutaj też występują. Przyznam się Państwu szczerze, że na tyczkę nie łowiłem około roku czasu. Wróciłem do metody spławikowej z tego względu, że na spinning praktycznie nigdzie się nic nie dzieje, jest niesamowita niżówka, jeżeli chodzi o wodę, jeżeli chodzi o polskie rzeki. Nawet na jeziorach ta woda spadła, byłem wielokrotnie na zbiornikach tutaj w okolicach Torunia. No i niestety można powiedzieć, że bez większych rezultatów. Natomiast ja zawsze bardzo lubię spędzać czas nad wodą, bo jest to dla mnie odpoczynek. A chyba o to nam chodzi, aby wyłączyć to telefon, myślenie takie stricte o tym, co się dzieje w pracy, tylko po prostu odstresować się i spędzić miło czas, posłuchać szumu trawy, śpiewu ptaków, no i szumu wody i na pewno poholować jakieś ryby. Jeżeli chodzi o szybką wodę, to na pewno zanęta musi być dobrze sklejona, musi być ciężka. Ja tutaj, jeżeli chodzi o zanętę, bo powiem teraz o zanęcie, przygotowałem sobie dość dużo tej zanęty. Nie jeden wędkarz by powiedział, że pewnie przekarmię te ryby. Absolutnie nie. Są tu trzy paczki zanęty spożywczej na 9 paczek gliny wiążącej, rzecznej. Dodałem jeszcze do tego paczkę bentonitu, czyli kleju, który mi to po prostu sklei, jeszcze aby mi to praktycznie stało w miejscu. No tu mamy szybki uciąg, nie chcemy, aby za chwilę te kule były oddalone od nas o kilkanaście metrów. Chcemy po prostu, aby te kule były w naszym łowisku, tam gdzie będziemy łowili. Pamiętajcie, aby nie przekarmić ryb i, co istotne, jeżeli łowimy już w takim nurcie, ja zazwyczaj parzę białe robaki. Parzę je wcześniej w domu bądź przecieram na sicie. One muszą być zdechłe, aby nam nie rozbijały zanęty. W takich miejscach, szczególnie wczesną porą, szczególnie właśnie latem, kiedy jest
dużo uklei przy powierzchni, jeżeli łowimy gdzieś za główkami, przed główkami, bo często widzę wędkarzy, którzy właśnie w ten sposób łowią. Zazwyczaj te ryby biorą albo z wieczora, albo wcześnie rano. One wychodzą właśnie w te dołki, gdzieś tam na płycizny, aby sobie coś tam podjeść. I też pamiętajcie o tym, aby właśnie łowić czy sparzyć sobie robaka. Ja delikatnie też dodałem pinki, tutaj ona jest troszeczkę żywa, ale to bardzo, bardzo, bardzo niewiele, tak? I pamiętajcie o tym, aby wybierać szybką wodę. Ja wielokrotnie widziałem wędkarzy właśnie o takiej porze dnia, łowili z główek bardzo płytkich, gdzie te ryby na pewno nie podejdą. Na pewno nie podejdą w takich ilościach, jakich byśmy chcieli łowić i później jest lament, że ryby nie biorą. Szukamy ich w miejscach, gdzie jest szybki nurt, gdzie jest uciąg, gdzie jest jakaś opaska między główkami, gdzie te ryby po prostu naturalnie występują, naturalnie mogą oddychać, tak? Pamiętajmy, że woda w Wiśle, ja ostatnio rozmawiałem z kolegą, który mówił mi, że woda w Wiśle ma 25 stopni, niech ma nawet 23, to jest naprawdę już bardzo dużo i te ryby potrzebują tlenu. Potrzebują tlenu, dlatego stoją w miejscach szybkiego nurtu. W miejscach szybkiego nurtu stoją też sumy, stoją też sandacze. One oczywiście będą wychodziły wieczorami w miejscach, gdzie jest wolniejszy nurt, ale to będą nocki, wieczory, albo późne popołudnia, prawda? Albo ranki. Natomiast my dzisiaj mamy kilka godzin na to, aby pobawić się tutaj na tej opasce, na końcówce tej opaski. No i spróbujemy coś Wam do dziś pokazać. Ostatni odcinek z rzeki w Krynie był zbyt ciekawy, nie było zbyt wiele ryb. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień przyniesie nam troszeczkę więcej ryb. Woda się podnosi cały czas, ponieważ padało. No i jak widać, akurat to na plus dla nas, że padało, z tego względu, że no mało wody jest po prostu. Także oglądajcie program, ja zaraz ulepię kilka kul, no i będę nęcił, tak? Opowiem Wam też o zestawie, tutaj dość szybko płynie, myślę, że można zacząć od 20 do 30 gramów spokojnie na tej wodzie. I będziemy próbowali coś Państwu pokazać. Ja często widziałem wędkarzy, którzy łowili brzany, przepiękne brzany właśnie na takich opaskach, szczególnie na naszej Odrze, pięknej rzece, która została niestety w tym roku skażona, tak? I tyle ryb padło, serce boli wędkarzy, mam nadzieję, że już się to nie powtórzy i wnioski będą wyciągnięte, bo pamiętam historię z Warty kilka lat temu, o tym też nikt nie mówi, ale na Warcie też była taka sytuacja, że bardzo dużo ryby zdechło. Musimy kontrolować, musimy pilnować, żeby nic nie zostało wpuszczane do naszych pięknych rzek i przede wszystkim, aby rzeki polskie należały do państwa, tak? Należą do państwa, ale są dzierżawione przez różnych dzierżawców, którzy mają swoje zakazy dla wędkarzy. Przecież wędkarz to jest osoba, która tak naprawdę obcuje codziennie z rzeką, codziennie z jeziorem, czy raz na jakiś czas patrzy, wie co się dzieje i często alarmuje w różnych sytuacjach właśnie służby odpowiedzialne za wodę. Wędkarzy powinno się szanować i przede wszystkim wędkarze wiedzą, co jest dobre dla wód. Tak samo ichtiolodzy. No, pamiętajmy o tym, aby dopasowywać postępowanie do danego zbiornika, do danej wody. Nie wszędzie jest to samo, nie wszędzie jest taki sam rybostan. Jeżeli tu jest więcej sandacza, oczywiście możemy go zabrać w odpowiednich ilościach, a nie wiadomo ile, tak? Jeżeli tu jest więcej szczupaka, to dorybiamy na przykład sandaczem, tak? To wszystko musi być poukładane, wszystko musi być mądrze zrobione. Każda woda powinna mieć indywidualne podejście. To jest bardzo istotne. Pamiętajcie, doceniajcie wędkarzy, bo wędkarze
dbają o wody, uwierzcie mi, z pasji, bo to jest pasja, która łączy ludzi, która łączy i pozwala na to, aby powstawały różne stowarzyszenia. Stowarzyszenia ludzi, którzy o siebie dbają, nie tylko w wędkarstwie, ale również w życiu osobistym. Ja mam wielu kolegów wędkarzy, do których dzwonię, rozmawiamy na różne tematy, pomagamy sobie. I o to chodzi, aby wędkarstwo było jedną wielką rodziną, ale aby było wielką jedną rodziną i aby było wędkarzy więcej, szczególnie tych adeptów wędkarstwa, musimy mieć wody rybne, gdzie będą wędkarze łowili. I oczywiście no, trzeba słuchać wędkarzy, bo wędkarze wiedzą, co mówią. Oczywiście wszystko w ramach rozsądku. Przechodzę teraz do robienia kul. Zrobię około 10 dużych takich kul sklejonych i będę łowił, myślę, zacznę sobie łowić od 25 gramów zestawem, a później przejdę nawet do 30 gramów. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja i jak ryby będą reagowały. Także oglądajcie program i wyciągajcie wnioski. Zawsze wyciągajcie wnioski. Jeżeli nie złowicie ryby, to musicie wiedzieć, dlaczego nie złowiliście tych ryb. Musicie to sobie skalkulować, przekalkulować, za, przeciw. Co zrobić, żeby złowić te ryby? Może źle siedliśmy, może złe miejsce, może zła zanęta, która się po prostu w połowie głębokości już rozproszyła i popłynęła dużo dalej. To są niuanse, ale to są bardzo ważne rzeczy. Pamiętajcie o tym. Oglądajcie program. Pozdrawiam wszystkich wędkarzy, wszystkich pasjonatów wędkarstwa. Mamy przepiękne wody i uwierzcie mi, że nie musimy jeździć do Szwecji, bo mamy cudowne wody, przepiękne jeziora, przepiękne rzeki, które warto pokazać. A teraz zobaczcie, jak Wisła wygląda z lotu ptaka. Na dzisiejsze wędkowanie przygotowałem sobie 11-metrową tyczkę. Bo czy to będzie 13, czy 11 metrów, akurat w tym miejscu, gdzie łowię, nie ma to większej różnicy. Tym bardziej, że jest to taka sama praktycznie głębokość. 4 metry, około 4 metrów, no może troszeczkę nawet więcej niż 4 metry. Szybko płynie, także od 25 do 30 gramów będziemy dzisiaj łowili. Inaczej, od 20 do 30 gramów. Szybka woda, pamiętajcie o tym, aby zawsze ze sobą mieć markera, czyli zaznaczamy grunt, jaki mamy, czyli zaczepiamy za końcówkę topa i przy spławiku zaznaczamy, jaka jest głębokość, aby zwiększać, zmniejszać ten grunt. Podobnie z ciężarkami, abyśmy mogli je przesuwać w zależności od tego, jak łowimy, czy łowimy na stopa, żeby po prostu przegruntować zestaw i próbować łowić leszcze, czy próbować łowić jakieś większe ryby, tak? Czy mniejsze ryby, żeby nam to pływało. To w zależności od tego. O, już jest ryba, zobaczcie. O, akurat przy... O, piękna rybka. Akurat przy kręceniu. Ale co to jest? Leszcz? Nie wydaje mi się. No, ładna ryba. Ej, certka. Wiślana certa. O, tak na wstępie wzięła nam.
Wyskoczyła mi z papieraka, chodź tu. Teraz tak, żyłka główna 0,18, przypon 0,14, bo tutaj trochę ciągnie. O, taka certa. Super. Taka certka. I do wody. Bądź sobie. Co jeszcze? Wyczepiacz, podstawa. Gruntomierz na samym wstępie, prawda? Tu jest akurat 40-gramowe, są różne gramatury do tego. Jeżeli chodzi o przynętę, na którą będę łowił, to głównie biały robak, pinka, ale najbardziej biały lub kolorowy robak. Pamiętajcie, że jeżeli byśmy mieli leszcze w łowisku, to oczywiście nożyczki i tniemy czerwonego robaka. Nie dendromen, tylko czerwonego robaka. To jest genialna przynęta, zanęta od X czasu na leszcze. Na duże ryby, liny, leszcze. No i się bawimy teraz. Następna rybka, nieduża tym razem, chociaż jest coś. Ja mam mocną gumę, mam karpiową gumę. Ładna ryba, fajna ryba. Zobaczcie, drugie wpuszczenie i już fajna ryba, następna. No, czyżby Wisła nam chciała odwzajemnić w krę? O, ładniejsza teraz, certa. Oj, mamy cię. Jak widzicie? O, wypluła. Haczyk szybko płynie, typowe wiślane ryby, certy, piękna. O to chodzi. Oglądajcie nas. No i jest kolejna rybka. Też duża, bym powiedział bardzo duża. Gumę mi wyciąga karpiową, ale to są certy wszystko. Nurcie. Teraz troszeczkę przegruntowałem, nawet można powiedzieć, że sporo, bo chciałem spróbować łowić leszcze, ale na razie nic z tego. Ale łowi się to, co jest i są fajne ryby i trzeba się tym cieszyć. Naprawdę fajne hole. Wracam do łowienia na tyczkę. O, ładna. Łowienie cert. O, ale piękna certa. Jest. Dawno takich ryb nie łowiłem. Zobacz, jaka ryba. Musimy to pokazać. Jakie rybki się łowi na Wiśle. Piękna. Po prostu piękna. Ła, wow, piękna certa. Piękna certa. Ale piękna. Zobaczcie, jak pracuje. Wow. Ach, spięła się. Urwała chyba haczyk. Tak. Haczyk urwał. Ale ryba. No i kolejna piękna ryba. Teraz założymy większy haczyk, ale to są ładne ryby, piękne. O, co się dzieje? Dobrze, że zwiększyłem ten haczyk. I ja, no nie mogę zatrzymać, dosłownie nie mogę zatrzymać. Certa. Pokazała się, to jest pół sukcesu. Piękna certa. Po prostu piękny. Teraz właśnie taka miła pogoda się zrobiła. Już nie jest tak gorąco jak wcześniej. Ostatnie donęcenie. Ryby dopisały, piękne certy, kilka ryb. Nie wyjąłem i to naprawdę dużych ryb. Wypięły się po prostu. Ale tak właśnie bywa, czasami coś zostaje w tej wodzie. I to przeważnie największe ryby. Donęcimy ostatni raz. I zawijamy się do domu. Zachodzące słońce. Wisła. Nie ma nic piękniejszego.
kolejna rybka. To będzie chyba certa. Tak, ale ładna. Fajna. No dzisiaj jest dzień konia certowy. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu Z Wędką nad wodę w Polski i Świat. Zapraszam na kolejny przyszły czwartek o 16:10. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach programu. Ten program jest specjalnie dla Was. Piękne miejsca, piękne rzeki, piękne jeziora. Polska i świat. Może bardziej teraz Polska, bo kocham Polskę, tak jak każdy wędkarz. I podsumowując dzisiejszy dzień. Przepiękne certy. Powiem Wam tak. Moglibyśmy jeszcze łowić, ale uwierzcie mi, że to słońce dało mi dzisiaj popalić. Poplątałem zestaw 30-gramowy, nie chce mi się od nowa go robić. Po prostu mamy dużo ryb, więc uważam, że przed czasem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Sklejona zanęta, nawet można powiedzieć, że jeszcze woreczek bentonitu dorzuciłem, czyli dwa worki bentonitu, 2 kilo bentonitu do tej zanęty dosypałem, skleiłem. I po prostu one stały w zanęcie i odławiałem co jakiś czas. Po każdym donęceniu odławiałem. Były te ryby, chciały brać. No i dzisiaj Wisła, można powiedzieć, że po wędkarsku ucałowała tego wędkarza, który tu siedzi na tym kombajnie. Także dziękuję i tym miłym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Bądźcie ze mną. Mam nadzieję, że przybijemy sobie z ciebie piąteczkę. Bo wędkarstwo to pasja, która łączy.